16 dzień kwietnia 2016 roku, piłkarska sobota w drugiej lidze. Ze Stadionu Miejskiego w Tychach witam Państwa Łukasz Krówczyński i zapraszam na hit 26 kolejki. Mecz dwóch niepokonanych zespołów w tym roku. GKS Tychy versus Błękitni Stargard. Spotkanie, obok którego ciężko przejść obojętnie. Jest Adam Waradi, jest Łukasz Grzeszczyk, wszystko gotowe. Drodzy Państwo, kurtyna idzie w górę. Zasmakujmy w emocjach, zaczęli. Seweryn Gancarczyk, doświadczony defensor drużyny z Tych. Teraz piłka na prawe skrzydło. Mateusz Mączyński walczy z obrońcą rywali. Mączyński, uwaga! Ustal! Bednarski. Maciej Więcek do środka. Uwaga, Baranowski po ziemi! Broni Paweł Florek. Wracamy do wydarzeń na Stadionie Miejskim w Tychach. Na stadionie, na którym za nieco ponad rok odbędą się młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2021. Tymczasem Błękitni, uwaga, szansa, kapitalnie! Broni to Paweł Florek. Fantastyczna interwencja bramkarza trójkolorowych. Seweryn Gancarczyk, popatrzmy, piłka na bliższy słupek, szansa, Tanżyna nad poprzeczką. Daniel Tanżyna znakomicie znalazł się w polu karnym rywali. I odpalone race w sektorze zajmowanym przez fanatyków, tych najwierniejszych kibiców GKS-u Tychy. Piłka do środka, Mączyński, uwaga, Bukowiec, Mateusz Bukowiec, ależ było blisko. Mateusz Bukowiec, kapitan GKS-u Tychy, jak na kapitana przystało, on chciał dać sygnał do ataku. Zobaczymy, jak rozwiąże ten rzut wolny Gancarczyk na 16 metr, duże zamieszanie, uwaga, Mączyński, rykoszet, ustal. Grzeszczyk. Łukasz Grzeszczyk szuka miejsca do oddania strzału. Mączyński. Mateusz Mączyński. Mańka, uwaga, Mańka! I Marek Ustal, bramkarz Błękitnych, ma już piłkę w swoich bramkarskich rękawicach. Daniel Tanżyna. Łukasz Grzeszczyk. Marcin Radzewicz. Łukasz Grzeszczyk, 16 metr. Łukasz Grzeszczyk, ależ minimalnie. Łukasz Grzeszczyk obok lewego słupka Marka Ustala. Mateusz Bukowiec. Stepan Hirski. Fatalne to przyjęcie. Szansa dla Błękitnych. Uwaga, okazja. Ależ pudłuje, ależ marnuje tę okazję Michał Magnuski. Fatalnie napastnik Błękitnych. No i to był ostatni akcent tej pierwszej części spotkania. Zmarnowana sytuacja przez Michała Magnuskiego. Do przerwy GKS Tychy remisuje bezbramkowo z Błękitnymi Stargard. Piłka w środku pola. Uwaga, będzie okazja dla GKS-u Tychy, ale szansa, oszukał rywala Adam Waradi, ale nie zdołał dać celnego strzału, jeszcze uderzenie, broni Ufnal, nie koniec tej akcji, Radzewicz. Uwaga, Łukasz Grzeszczyk, rykoszet, słupek, dobitka i gol! Łukasz Grzeszczyk! 60. minuta spotkania, 13. gol w tym sezonie Grzeszczyka. Pierwszy skalp w tym spotkaniu dla GKS-u Tychy. Więcek. Baranowski, uwaga, Więcek, jeszcze odegranie tej piłki. Jest Bartosz Flis. Bartosz Flis trafia w kolegę z zespołu. On teraz zwolnił tempo tej akcji. Baranowski. Uwaga, szansa z dumek. Gancarczyk na rzut rożny. Marcin Radzewicz do środka, Adam Waradi, Łukasz Grzeszczyk, Mateusz Mączyński, uwaga, Bukowiec, znakomita akcja, Bukowiec i wybita piłka na rzut rożny. A na boisku pojawi się z numerem 6 Mariusz Zganiacz, 32-letni pomocnik, zawodnik, który zagrał 177 meczów w Ekstraklasie, strzelający 12 goli. Mariusz Zganiacz
W swojej karierze wystąpił 7 razy w barwach Legii, 20 meczów w drużynie Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, 38 spotkań w Odrze Wodzisław Śląski, 100 spotkań w Koronie Kielce i 85 meczów w barwach Piasta Gliwice. Jest druga żółta kartka, w konsekwencji czerwony kartonik dla zawodnika GKS-u Tychy, Marcin Radzewicz. No i musi opuścić boisko doświadczony pomocnik GKS-u Tychy. To jest koniec meczu dla Radzewicza. Będą kończyć ten mecz w dziesiątkę gospodarze. Franciszek Siwek, Bukowiec. Uwaga, Barano, Bednarski, Bednarski! Paweł Florek znakomicie między słupkami. Bramkarz GKS-u Tychy. Wkraczamy w decydującą fazę tego meczu. Paweł Florek wnioskuje mocno przed siebie bramkarz GKS-u Tychy. Jeszcze błękitni. Jest centra, Florek! Odważnie, pusta bramka, poprzeczka, coś niesamowitego. Nie ma gola. Szczęście teraz uśmiechnęło się do GKS-u Tychy. No poprzeczka przyjacielem Pawła Florka. Wodecki. Pustelnik. Mańka. Faulowany przez Wojciecha Fadeckiego Maciej Mańka. Jeszcze żółta kartka dla piłkarza błękitnych. I koniec tego meczu. 26. kolejka drugiej ligi. GKS Tychy pokonuje dzisiaj na własnym stadionie błękitnych Stargard 1-0. Fantastyczne spotkanie. Mecz godny hitu. Mecz, który wywoływał ciarki na plecach. I 3 punkty zostają w Tychach.